Z tego miejsca chciałabym pozdrowić dwa lisy, Jacka oraz Anię. Dziękuję bardzo za Wasze wsparcie. Cześć, to Zuza, witajcie na Książkowisku w kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Wam o największych czytelniczych zaskoczeniach 2023 roku. Moich największych oczywiście zaskoczeniach czytelniczych 2023 roku. Książki te nie są ułożone w żadnej konkretnej kolejności. Każda z nich zaskoczyła mnie z jakiegoś innego powodu. To niekoniecznie znaczy, że te książki trafiają gdzieś tam do, wiecie, topki najlepszych książek czy coś takiego, ale są to książki, które zdecydowanie podobały mi się bardziej niż się spodziewałam, z różnych powodów. No i słuchajcie, już bez zbędnego przedłużania zaczynajmy i zaczniemy sobie od książki, która ostatnimi czasy robi furorę, jeżeli chodzi o ilość zamawianych egzemplarzy, przez to jak ona jest wykonana, i jest to ostatnia pieśń oblubienicy kwiatów Roshani Chokshi. Ta książka podobała mi się zdecydowanie bardziej niż się spodziewałam i to, co mnie najbardziej w niej zaskoczyło, to jest to, jak autorce udało się wykreować taki mroczny, gotycki, trochę niepokojący klimat i to, jak wymieszała to z folklorem dotyczącym fej. Mówimy tutaj o tych takich fej, które są krnąbrne, wredne, które są niebezpieczne dla ludzi i których świat istnieje gdzieś tam na obrzeżach naszego świata i od czasu do czasu się z tym naszym światem przeplata. Byłam naprawdę wciągnięta w to, jak ten świat został tutaj ukazany, w śledzenie losów naszej głównej bohaterki poprzez wspomnienia oraz poprzez czas teraźniejszy, który mamy jakby w innym miejscu, tam się dzieje coś zupełnie innego. Starałam się odgadnąć, co jest prawdą, co nie jest prawdą, co jest tylko wymysłem naszych bohaterek i naprawdę, naprawdę zaskoczyło mnie to, jak mocno wpadłam w tę historię. To nie jest może topka mojego roku, jeżeli chodzi o najlepsze książki, jakie przeczytałam, ale na pewno jest to jedna z bardziej wciągających pozycji i jedna z bardziej klimatycznych pozycji, które przeczytałam w tym roku. Kolejną książką, która bardzo mnie zaskoczyła, jest, słuchajcie, Projekt Hail Mary autorstwa Andiego Weira. Ta książka mi się bardzo podobała, również nie jest w topce tego roku, natomiast jest to bardzo solidna pozycja, którą ja osobiście mogę polecić i to, co mnie tutaj zaskoczyło, jest to pewien element, który pojawia się dopiero po, no nie wiem, może 100 czy iluś stronach tej książki, natomiast na pewno nie jest to jakiś motyw, który rozgrywany jest od samego początku. I nie będę tutaj zdradzać, jaki to motyw, natomiast mogę tylko powiedzieć, że ten motyw jest związany przykładowo z mówieniem w pewien bardzo śmieszny sposób i nawiązywaniem pewnych relacji. Kto czytał, ten na pewno będzie wiedział, o co mi chodzi. Natomiast słuchajcie, mnie osobiście zaskoczyło to, jak bardzo wciągnęłam się w ten motyw i jak bardzo ten motyw mi się podobał i jak bardzo byłam zainteresowana tym, jak autor zdecydował się ten motyw ograć, bo wydaje mi się, że było bardzo dużo opcji, żeby ten motyw spartaczyć, albo ograć go w jakiś taki sposób, który byłby już kompletnie, kompletnie niewiarygodny. Natomiast to, jak tutaj to zostało zrobione, no naprawdę zaskoczyło mnie to pod wieloma względami i myślę, że też ten motyw i to zaskoczenie to był powód, dlaczego ta książka wskoczyła gdzieś tam parę oczek dla mnie wyżej. No po prostu w jakimś takim rankingu, wiecie, wszystkich książek, które przeczytałam w tym roku. Jest to ogólnie historia pewnego mężczyzny, który na samym początku budzi się w jakimś takim dziwnym miejscu, co trochę przypomina statek, trochę przypomina jakiś pokój, nie wiadomo co. Nie ma żadnych wspomnień, nie jest w stanie sobie przypomnieć, co się właściwie wydarzyło i dlaczego tam jest. I odkrywa, że na sąsiednich łóżkach leżą dwa zmumifikowane trupy. No i od tego momentu zaczynamy. Tutaj mamy głównego bohatera, który jest bardzo podobny w wielu aspektach do bohatera z Marsjanina, więc ja nie polecałabym czytać tych dwóch książek blisko siebie, bo myślę, że powtarzalność ogólnie tych różnych motywów, które są w obu tych książkach, no mogłaby po prostu zniszczyć przyjemność z czytania. Natomiast ja się bawiłam dobrze i właśnie ten moment, ten motyw, który mnie tak bardzo zaskoczył, jest według mnie ogromną, uroczą wartością dodaną i też warto zaznaczyć, że ja nie wiedziałam, że ten motyw się w tej książce pojawi, bo słyszałam gdzieś tam jakieś mityczne imię Roki, natomiast nie wiedziałam, do czego to imię będzie się odnosiło. No i to, do czego ono się finalnie odnosi,
Jest po prostu super. Kolejną książką, która zaskoczyła mnie, jest, słuchajcie, najnowsza książka Briana McLellana W cieniu błyskawic. I jest to książka, która głównie zaskoczyła mnie tym, jak bardzo wciągnęłam się w losy naszych głównych bohaterów, bo ja chciałam tę książkę spróbować, dlatego że ogólny zamysł jej wydawał mi się ciekawy, natomiast szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że ona gdzieś tam jakoś mocno ze mną zarezonuje. Brian McLellan znany jest z tego, że pisze fantastykę, która jest w dużej mierze militarna, a jak wszyscy tutaj wiemy, militaria i ja, to jest raczej w 99% strzał chybiony. Natomiast jeżeli chodzi o tę książkę, to zaskoczyło mnie w niej to, jak dużo tutaj wątków było właśnie niezwiązanych z militariami, dlatego że tutaj mamy też bardziej wątki osobiste naszych bohaterów. Mamy wątek pewnej zagadki kryminalnej, która jest też fajnie poprowadzona. Mamy tutaj bardzo ciekawy system magiczny, który oczywiście w pewien sposób łączy się z militariami, ale ma też bardzo dużo związku z rzeczami, które kompletnie nie są militarne. Zdziwiłam się, jak bardzo wciągnęłam się w losy naszego głównego bohatera, jak bardzo udało mi się go polubić, czego się kompletnie w sumie tak naprawdę nie spodziewałam. I zaskoczyło mnie tutaj również, jak bardzo wciągnęłam się w te wszystkie machlojki pomiędzy gildiami, które mamy w tej książce. Tutaj nasz główny bohater, którego mamy na okładce, jest w pewnym sensie takim gościem, który kiedyś był sławny, natomiast zrobił coś strasznego, przez co wylądował na takim właściwie samo wygnaniu. Świat o nim trochę zapomniał. Natomiast na samym początku tej historii dowiaduje się, że jego matka zginęła w takich dziwnych okolicznościach i postanawia wrócić do swojego rodzinnego miasta po to, żeby stać się głową gildii, jednej z takich największych gildii i ważnych gildii w tym mieście. No i po prostu ktoś musi nią zarządzać, więc on musi tam wrócić. I jednocześnie chce rozwiązać zagadkę tego, co dzieje się z jego matką. Jednocześnie na drugiej płaszczyźnie mamy też całą sytuację związaną z systemem magicznym, który tutaj w tym przypadku jest związany z magią szkła. Mamy szkło, które nasycane jest różnego rodzaju magią i potem niektórzy ludzie mogą tego szkła używać po to, żeby osiągać jakieś tam magiczne po prostu umiejętności. Natomiast na samym początku również dowiadujemy się, że tego szkła w niedalekiej przyszłości zacznie brakować, co też powoduje dużo różnych ciekawych politycznych i niepolitycznych sytuacji. Także było tutaj dużo elementów, które mnie zaskoczyły i też jednym z elementów, które mnie mocno zaskoczyły, było wprowadzenie drugiego systemu magicznego w dalszej części tej książki. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, co niektórym osobom może się spodobać, a niektórym nie. Mnie akurat to się spodobało, natomiast rozumiem, jak na przykład, wiecie, niektórym mogłoby się to nie podobać, bo mogłoby to zostać uznane jako wprowadzania drugiego systemu magicznego po to, żeby popchnąć historię lub rozwiązać jakieś problemy naszych bohaterów. Mnie się to podobało, było dla mnie zaskoczeniem i ogólnie ta książka wypadła bardzo w moich oczach na plus. Kolejną książką, która niezwykle mnie zaskoczyła i bardzo możliwe, że to jest w ogóle jedno z największych zaskoczeń tego roku, bo ja ogólnie książek tego typu za specjalnie nie lubię, jest to książka Legendy i Late Travisa Baldry. Jest to świetny przykład tak zwanego cozy fantasy, czyli przytulnego fantasy, gdzie nie dzieje się nic na jakąś wielką skalę, nie walczymy o nic jakiegoś straszliwie wielkiego, świat nie potrzebuje wybawienia, nie ma wielkiego złola, który usiłuje po prostu podbić wszystko i zniszczyć wszystkich. Mamy tutaj małą historię osobistą, zwykłą historię osobistą, zaczynamy biznes, otwieramy biznes związany z prowadzeniem kawiarni i było to coś, co ze wszystkich stron, jak najbardziej po tym opisie, którym teraz powiedziałam, nie powinno mi się podobać, a podobało mi się niezwykle. Druga część tej historii podobała mi się jeszcze bardziej, natomiast to już nie było dla mnie zaskoczenie, bo spodziewałam się, że jeżeli pierwsza część mi się podobała, no to druga jest też duża szansa, że po prostu do mnie trafi. Więc tylko ta pierwsza część była dla mnie zaskoczeniem i największym zaskoczeniem dla mnie w tej historii, poza tym, że w ogóle, wiecie, zaskoczeniem było to, że ona mi się spodobała, ale największym zaskoczeniem w tej historii było to, jak bardzo mocno wzruszyłam się w kilku momentach tej książki i wydaje mi się, że jest to głównie spowodowane tym, że w tym konkretnym przytulnym fantasy ludzie są dla siebie serdeczni. I
Ja wiem, jak to teraz dziwnie brzmi, ale zmierzam do tego, że w wielu takich właśnie bardziej, powiedzmy, przytulnych książkach, trochę zabawnych, uroczych książkach, te relacje głównych bohaterów są przedstawiane poprzez takie zabawne dialogi, dogryzanie sobie, bycie trochę takim, wiecie, przyjacielsko-złośliwym. I to jest coś, co gdzieś tam nie do końca ze mną rezonuje. Natomiast tutaj mamy dorosłych ludzi z dorosłymi wyzwaniami, dorosłymi problemami, ludzie, którzy się po prostu wspierają w taki dorosły, dojrzały sposób. I to jest coś, co ja osobiście chciałabym i widzę oczywiście, ale no jakby ogólnie oczekuję i chciałabym widzieć w mojej rodzinie i znajomych w momencie, kiedy ja miałabym jakieś wyzwania i jakieś problemy. I po prostu przez to, że to jest coś, co rezonuje ze mną w prawdziwym życiu, to bardzo mnie wzruszyło w momencie, kiedy wydarzyło się w tej książce. Zupełnie się tego nie spodziewałam. I wiecie, ja osobiście tę historię polecam. Natomiast nie wszystkim, dlatego że jeżeli lubicie wielkie, epickie fantazy, jeżeli lubicie tylko grimdark, jeżeli czytacie tylko zaawansowane science fiction, no to nie bardzo wiem, czego mielibyście szukać w tej książce. I myślę, że w takim wypadku czytanie tego typu pozycji tylko po to, żeby powiedzieć, że jest beznadziejna i Wam się nie podobała, jest stratą czasu. Natomiast wydaje mi się, że też jest to taka mała historia, która zarezonuje z dużą ilością osób i tym osobom właśnie, które może takiej małej, ciepłej po prostu historii potrzebują, no to tym osobom jak najbardziej tę książkę z całego serca polecam. Kolejną, słuchajcie, książką, a właściwie serią, która bardzo mocno mnie zaskoczyła, po części tym, że nie spodziewałam się, że tak bardzo mi się spodoba, a po części tym, że koncepty, które są tam przedstawione, nie wydawało mi się, żeby to było coś, co gdzieś tam będzie do mnie trafiać, będzie mnie interesować i będę w stanie to w miarę łatwo zrozumieć. I mówię tutaj o serii Bobbyverse, natomiast no tutaj mam pierwszy tom, Nasze imię Legion, Nasze imię Bob, no bo tak naprawdę tylko ten pierwszy tom był dla mnie zaskoczeniem. Tom drugi i tom trzeci tej serii, no to jest więcej tego samego, więc no spodziewałam się już, że dostanę to, co dostałam w tych tomach. Natomiast ten pierwszy tom naprawdę był dla mnie sporym zaskoczeniem, ponieważ nie spodziewałam się, że tak bardzo wciągnę się w to, co robią tutaj różni bohaterowie. Spodziewałam się, że ta książka mi się spodoba i spodziewałam się, że przynajmniej jednego albo dwóch bohaterów będę śledziła z zainteresowaniem, ale absolutnie nie spodziewałam się tego, że każdy jeden właściwie bohater, który się pojawia zarówno w tomie pierwszym, drugim i trzecim, będzie z jakiegoś powodu dla mnie interesujący i też nie spodziewałam się, że tak bardzo chętnie będę wracała do czytania kolejnych rozdziałów tej książki. Także była ona dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, bo chociaż ogólnie opis brzmiał dosyć interesująco, to nie wydawało mi się, że to będzie jedna z tych pozycji, które będę, wiecie, bardzo chętnie polecała, które będę ciepło wspominać, o których będę sobie żartować z innymi osobami, które również tę książkę przeczytały. Było też dla mnie zaskoczeniem, jak dużo różnych ciekawych tematów można było poruszyć w tej książce, mimo że ona jest w sumie dosyć lekka i nie ma jakichś takich dużo, mocno ciężkich, egzystencjalnych rzeczy poruszonych, ale jednocześnie jest wystarczająco dużo nawiązań w tej książce do takich rzeczy, że samemu można sobie gdzieś tam dalej dorobić, może nie tyle teorię, ale wiecie, jakby rozwinąć sobie tę myśl i w granicach tego uniwersum dalej sobie pociągnąć rozważania na różne tematy, które są, no powiedziałabym, nie jakieś ha, ha, hi, hi, śmieszne, tylko dosyć mocno poważne i w wielu momentach egzystencjalne. Bo tutaj, wiecie, no mamy technologię, mamy przeniesienie świadomości do maszyny, mamy dużo różnych takich pytań, które gdzieś tam w naszej personalnej przyszłości możliwe, że się również pojawią. I ciekawie było bardzo w to wszystko po prostu, wiecie, wsiąknąć i spędzić trochę czasu z tymi postaciami i z tymi pytaniami. Teraz jeszcze powiemy sobie o czterech pozycjach, których nie mam w wersji fizycznej. Być może kiedyś je sobie zakupię, natomiast no na chwilę obecną nie wiem. I pierwsza z tych pozycji to jest jedyna książka, która nie była wydana w Polsce. Jest to nowela, w związku z czym no nie spodziewałabym się jakoś bardzo, że ukaże się w którymś momencie na naszym rynku. I jest to nowela o tytule Even Though I Knew The End. I słuchajcie, ja się mega, mega zdziwiłam tą nowelą, dlatego że, szczerze mówiąc, wybrałam ją sobie na Storytelu, dlatego że ona była krótka, a ja potrzebowałam czegoś do, wiecie, gotowania, robienia jakiejś rzeczy w kuchni, ogarniania mieszkania i nie chciałam zaczynać czegoś długiego, więc słyszałam całkiem niezłe opinie o tej książce, stwierdziłam, dobra, krótka jest, nawet jak mi się jakoś bardzo nie spodoba, no to wiecie, lepiej słuchać tego, niż nie słuchać niczego. I jakie było moje zdziwienie, kiedy się po prostu 100%
stuprocentowo w tę nowelkę wkręciłam. Zaskoczyło mnie to, jak bardzo dobrze został ograny, w sumie w miarę nawet dosyć prosty pomysł, który został w tej noweli przedstawiony, jak bardzo wciągnęłam się w losy naszej głównej bohaterki, jak bardzo spodobało mi się finalnie zakończenie, które wcale nie jest jakieś super słodkie, tylko właśnie jest takie słodko-gorzkie, w takim stylu, który naprawdę lubię. I tutaj, jeżeli chodzi o historię, tak bardzo pokrótce dla osób, które słuchają czy czytają po angielsku, mamy główną bohaterkę, która 10 lat wcześniej zawarła pakt z demonem i ona zawarła ten pakt z bardzo konkretnych powodów, to nie było jakieś tam ha-ha-hi-hi, ona faktycznie, no jakby to była według mnie decyzja, którą wiele osób by podjęło. Natomiast no, zawarła ten pakt z demonem, dostała 10 lat życia i zaczynamy tę historię w momencie, kiedy te 10 lat życia się kończy. I ona jest w momencie, kiedy domyka swoje wszystkie sprawy na świecie i nagle dostaje ofertę zrobienia czegoś i jeżeli uda jej się zrobić to coś, to ten pakt zostanie unieważniony, więc dla niej to jest takie być albo nie być, dosłownie. I ta krótka historia jest właśnie próbą zrobienia tego czegoś, co zostało jej wyznaczone. Słuchajcie, to jak ta nowelka została ograna, no super, super. Ja nie jestem wielką fanką nowelek ogólnie, dlatego że wydaje mi się, że to jest dosyć mało stron, żeby wytworzyć jakąś historię, która spowoduje, że zżyjemy się z bohaterami. Jeżeli są to bohaterowie, których nie znamy z jakichś tam innych, wiecie, książek. Natomiast tutaj no po prostu byłam zaskoczona tym, jak szybko związałam się z tą historią, jak szybko wciągnęłam się w to wszystko, jak bardzo byłam zainteresowana i jak bardzo byłam zadowolona po przesłuchaniu całej tej historii. Także gdyby ta książka ukazała się na rynku polskim, to naprawdę z wielką przyjemnością bym sobie ją kupiła, bym rozmawiała o niej więcej tutaj na kanale. Także kto wie, może się dorobimy któregoś dnia. Kolejną książką, która również bardzo mnie zaskoczyła, była, słuchajcie, gra Endera. Nie jest to żadna nowa książka, więc to nie jest tak, że ona mnie zaskoczyła, bo ja nie wiem, nic o niej nie wiedziałam. Natomiast największym zaskoczeniem dla mnie było to, że zanim sięgnęłam po tę pozycję, to wielokrotnie słyszałam, że to jest, jakby to ująć, co ja słyszałam. Sposób, w jaki osoby, które mówiły o tej książce, wypowiadały się o tej książce, sugerował mi, że to będzie historia w dużej mierze przygodowa, jakaś taka, wiecie, nie bardzo głęboka, tylko bardziej taka przygodowa, rzeczy się dzieją, tutaj walczymy, prawda, i walczymy w kosmosie i robimy inne rzeczy. Natomiast to, co mnie kompletnie zaskoczyło, to jak ta historia naprawdę jest tragiczna i że to wcale nie jest historia przygodowa, tylko to jest historia mocno egzystencjalna, która ma naprawdę tragicznego bohatera. To jest historia właściwie powiedziałabym w 80% smutna i w 20% powiedzmy w miarę przygodowa. Natomiast ja w ogóle nie byłam na to przygotowana i jak czytałam tę książkę, to tak nie do końca wiedziałam, co się dzieje tak naprawdę, bo zupełnie dostałam co innego niż to, czego po prostu oczekiwałam po niej. I szczerze mówiąc, ta historia podobała mi się przez to o wiele bardziej niż no, to, co zakładałam na początku. Kolejną książką, która mnie zaskoczyła, jest najnowsza część Śladów Leszego, czyli Martwy Świt. Była to bardzo krótka pozycja, jak zwykle ja przesłuchałam ją w audiobooku. I tutaj to, co mnie kompletnie zaskoczyło, to był sposób, w jaki zostały ukazane rodzenice. Bardzo konkretna rzecz, która mnie w tej książce zaskoczyła, której nigdy w życiu nie spodziewałabym się, że mogłaby wystąpić w takiej książce ze słowiańskimi motywami jak ta. Natomiast po jakimś czasie, kiedy się nad tym zastanowiłam, to w sumie stwierdziłam, że dlaczego nie? Dlaczego nie? Można ukazać te rodzenice również w taki sposób. Ma to pewien sens, kiedy połączy się jakby to, czym są rodzenice, z przeszłością, z teraźniejszością i tak dalej. Ma to jak najbardziej sens, ale jest to dosłownie pierwszy raz, kiedy w książce spotkałam się z takim ukazaniem jakiegoś słowiańskiego bóstwa. No i naprawdę finalnie, po przemyśleniu tego wszystkiego, uważam, że to było super i bardzo, bardzo mi się podobało, ale tak, to było ogromne zaskoczenie i pamiętam, że nawet jak słuchałam tego audiobooka, to w momencie, kiedy pierwszy raz te rodzenice się pojawiły i zostały ukazane tak, jak zostały ukazane, to miałam coś takiego, że chwila, chyba czegoś nie zrozumiałam i zatrzymałam tego audiobooka, przewinęłam go trochę, bo wydawało mi się, że po prostu czegoś nie zrozumiałam w tym, co tam było mówione, więc przewinęłam go trochę, przesłuchałam jeszcze raz
I dopiero wtedy skumałam, że faktycznie to tak ma być, jak zostało tutaj pokazane. Więc no, było to dla mnie bardzo duże zaskoczenie. I ostatnią książką, którą mam tutaj dla Was na dzisiaj, która była dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ciężko mi powiedzieć, czy pozytywnym, czy negatywnym, trochę takim mieszanym, jest książka Nowy, Wspaniały Świat. Niedawno mówiłam o tej książce na kanale i mówiłam tam wtedy, w podsumowaniu miesiąca, że jest to książka, która wzbudziła we mnie dosyć negatywne emocje. Nie podobała mi się za specjalnie. Ciężko mi się też ją czytało. Ja czytałam ją w polskim tłumaczeniu. I nie wiem też, czy może wiecie to, może częściowo była też kwestia tłumaczenia, może nie, może ta książka jest po prostu tak ciężko napisana. I było tam trochę takich rzeczy, które po prostu ze mną nie zagrały. Natomiast, co jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, to jest to, że ja nadal po przeczytaniu tej książki mam jakieś takie momenty, że widzę coś dziejącego się w świecie albo o czymś tam sobie rozmyślam i wracam wtedy myślami do tej książki. I chociaż samo czytanie jej nie było dla mnie czymś przyjemnym, było dla mnie raczej odczuciem negatywnym i jak skończyłam tę książkę, to ona mi się nie podobała. To była wybitnie moja opinia, że ta książka mi się nie podoba, że jestem jedną z po prostu, nie wiem, 5 osób na świecie, do których ta książka kompletnie nie trafiła i które się gdzieś tam z nią rozminęły. To teraz, im bardziej o niej myślę, tylko pod względem nie samej książki, tylko idei, które były jakby w tej książce przedstawione, no to mam, słuchajcie, coraz lepszą opinię o niej. Im dalej jestem od przeczytania tej książki, im bardziej jestem odsunięta od niej, tym lepiej jakoś tak o niej myślę. I dla mnie to jest dosyć zaskakujące, bo ja rzadko mam coś takiego, że gdzieś tam ideę z książki, która finalnie mi się nie podobała i była dla mnie negatywnym doświadczeniem, że gdzieś tam to we mnie siedzi nadal, więc no ogólnie dla mnie jest zaskoczeniem w ogóle, że coś takiego się po prostu dzieje. To nie znaczy, że nagle magicznie zmieniłam moje zdanie o tej książce i że ona mi się nagle zaczęła podobać i będę Wam mówiła, że Nowy Wspaniały Świat to jest jedna z najlepszych książek, które w życiu przeczytałam i w ogóle. Natomiast doceniam to, co zrobiła ona ze mną i jak gdzieś tam w głowie nadal mi siedzi. I myślę, jakby totalnie rozumiem, dlaczego niektóre osoby są nią tak strasznie zachwycone i uważają, że to jest szczyt literatury. No, ze mną ona tak nie zarezonowała, ale mimo wszystko ogromnym zaskoczeniem jest to, że książka, która ze mną ogólnie nie zarezonowała, nadal siedzi mi w głowie. To jest bardzo, bardzo rzadkie zjawisko. Natomiast słuchajcie, to już jest wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Wy macie jakąś taką książkę, która Was zaskoczyła w tym roku i dlaczego Was zaskoczyła. Życzę Wam udanego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!